szansa na to, że zobaczymy jeszcze Krzyśko w walce o pas? Ja jednego się nauczyłem w boksie przez tyle lat się nim zajmując, że tu nigdy nie mów nigdy, także wszystko jest możliwe. Jest takie prawdopodobieństwo, kto pomyślałby, że będzie walczył o pas mistrza świata w turnieju World Boxing Super Series, prawda? Wydawało się to też mało prawdopodobne, a jednak dostał taką szansę, zrobił sporo pieniędzy. Inna sprawa, że rywala miał wyjątkowo niebezpiecznego i skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast jedno jest, wydaje mi się, już tutaj pewne, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jest to bliżej niż dalej końca kariery w przypadku Krzyśka, ale to nie oznacza, że jeszcze go nie zobaczymy, przynajmniej na polskich ringach kilka razy. Mówi się przecież o walce ze Szpilką, chociaż tutaj ta różnica wagi jest tak duża. No myślę, że dojdzie do tej walki, wszyscy o tym mówią. Nawet teraz pojawiły się głosy o walce, ale to później pogadam, może Szpilki z Adamkiem, tak? No tak, ale też nie można tego wykluczyć. Ja niczego nie wykluczę, mimo że jakbyśmy realnie spojrzeli na to, co dzisiaj się dzieje w polskim boksie, prawda, na to, że z kim jest związany Szpilka, z kim jest związany na Adamek, to wydaje się, że to jest mało prawdopodobne. No i dochodzą konekcje telewizyjne. Ale ja bym niczego nie wykluczał. Naprawdę. Uważam, że pieniądze, realna szansa zrobienia dobrych pieniędzy może pogodzić wszystkich. No właśnie, tym bardziej, że chyba obaj chcą tej walki. Nie wiem, jak Tomek, z nim nie rozmawiałem ostatnio, ale Artur chce. No, myślę, że to byłaby walka ciekawa, bo taki Adamek, jak pokazał się z Abelem, no byłby piekielnie trudnym rywalem dla Szpilki. Także pytanie, jak Szpilka się do tej walki przygotował, jakby wyglądał, bo mówię, no teraz gdzie on już z trenerem Mitrukiem twierdzą, że będzie ważył właśnie tak gdzieś ponad 110 kg. No dużo, zobaczymy, no. Ale nie dyskutuję, że tak się dobrze czuje w tej kategorii, z taką wagą, to jego sprawa. Ostatni temat, dwie telewizje, które pokazują boks. To dobrze dla polskich kibiców? Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Natomiast jednak jak spojrzymy na te całe lata Polsatu z boksem, to jednak... Dominacji Polsatu. No, dominacja była ogromna i myślę, że był w taki bardzo fachowy sposób przekazywany ten przekaz.